Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Biohacking nie tylko po długiej przerwie. Dzisiaj bardzo ciekawy temat i ze mną jest Mateusz z terapii nowoczesnej. Cześć Mateusz. Cześć Michał. I dzisiaj będziemy mówili o temacie właśnie bardzo interesującym, bardzo nowoczesnym, czyli o mikrodozowaniu psychodelików, ogólnie o psychodelikach. Jest to temat taki nowoczesny, taki trochę powiedzmy szara strefa, nie do końca wiadomo jak, z czym i w ogóle jakie to ma też korzyści. Ogólnie też pewnie temat społecznie różnie akceptowany, ale o tym będziemy tutaj z ekspertem rozmawiać. Ale przede wszystkim na początku, Mateusz, trochę o Tobie. Skąd Twoje zainteresowanie w ogóle psychodelikami, ale też psychologią, bo z tego nawet co mówiłeś przed rozmową na antenie w przyszłym tygodniu, czyli gdzieś w okolicy publikacji tego podcastu będziesz miał obronę właśnie magisterki z psychologią, więc powiedz, jak wyglądała Twoja droga. Okej, to może powiem jeszcze tam parę zdań o sobie. Mam na imię Mateusz, tak jak Michał powiedział, jestem autorem bloga terapianowoczesna.pl, gdzie pokazuję swoje doświadczenia z tym, jak wykorzystuję psychodeliki do głębszego i szybszego rozwoju. Oprócz tego pracuję już jako coach i psycholog z osobami, które chcą się przygotować do tego doświadczenia, tak aby mogły zrobić to w sposób maksymalnie bezpieczny i efektywny, a następnie pomaga mi to doświadczenie zintegrować po to, aby te efekty zostały z nimi na dłużej. Pomagam też osobom, które wchodzą w temat mikrodawkowania psychodelików i tak samo tutaj pomagam im w całym tym procesie. No i tak jak powiedział Michał, w przyszłym tygodniu mam obronę pracy magisterskiej, a jej tematem było wpływ zażywania psychodelików na objawy depresji i lęku oraz średni nastrój, coś takiego. W każdym bądź razie jakby sporo osób, które czytają mojego bloga, mi pomogły w tej pracy, jakby wzięły udział w tym badaniu, za co im serdecznie dziękuję. A co do Twojego pytania, jak się zaczęła moja droga, jeśli chodzi o psychologię, no to też zależy, o co pytasz, bo jeśli chodzi o zainteresowanie psychologiem jako taką, jako taki ogół, to w sumie chyba od zawsze, w sensie pamiętam, że jako dziecko dość inaczej patrzyłem na emocje, na zachowania ludzi, na to, co myślą, co mówią, na to, co ja myślę, co mówię. Jakby tak bardziej refleksyjnie, bardziej jakby stałem z boku, niż się już w to kompulsywnie wchodziłem. Więc często jakby byłem taką osobą, której się osoby inne zwracały po pomoc, po poradę. Albo jakby zastanawiały się, dlaczego pomimo tego, że jestem dzieckiem, to zachowuję się dość specyficznie. A dla mnie było to zazwyczaj naturalne, że tak do tego podchodziłem. A jeśli chodzi o psychologię jako naukę, jako bycie psychologiem i tak dalej, to zasadniczo już tam na jakimś etapie dosyć młodym zastanawiałem się, czy mogę to jakoś wykorzystać, to, że przychodzi mi to dosyć łatwo, no i doszło do mnie, że mogę być, że jest coś takiego jak psycholog, jest psychoterapeuta, więc mogę sobie siedzieć jeden na jeden w gabinecie i po prostu jakby robić to, co robię zazwyczaj, czyli po prostu słuchać. Bo też zauważyłem na pewnym etapie swojego życia, że poznaję nową osobę, zaczynamy rozmawiać, mija godzina, a ja wypowiadam może 3-4 zdania o sobie, a tak to jakby cały czas ta osoba mówi o sobie. Jednocześnie mówiąc, że nie wiem, czemu ci to mówię, ale ci to mówię. Gdzie dla mnie jakby byłem całkowicie pochłonięty tą rozmową, nie miałem w ogóle ochoty, żeby coś mówić o sobie. Więc stwierdziłem, że to wykorzystam i będę pracował jako psycholog. Aczkolwiek ja mam 27 lat, nie tylko 28. Więc studia kończę dosyć późno, ponieważ po maturze stwierdziłem, że nie chcę iść jakby za stadem, że tak powiem, czyli iść na studia, bo idą wszyscy, bo jest taka presja społeczna, tylko chciałem sobie to przemyśleć, czy na pewno to jest to, co chcę robić i jeśli tak, to jak chcę to robić, bo też nie chciałem być takim, powiedzmy, przeciętnym psychologiem, który przychodzi do pracy, żeby odbębnić swoje i iść do domu. Chciałem jakby w tym jakiś większy sens znaleźć, więc przez te 3 lata się tułałem po różnych branżach, różnych pracach i w końcu jakby mi kliknęło, jak chcę, żeby to wyglądało, jakim chcę być psychologiem, jakim chcę być terapeutem, jak chcę pracować. I stwierdziłem jakby, że kiedy już mam tą spójność, to jakby wchodzę w ten temat. No i jakby to 5 lat zleciało bardzo szybko. Mniej więcej w połowie zacząłem pracę nad swoim blogiem. 2 lata temu zacząłem niecałe pracę już z ludźmi jako coach. No jakby no jestem tutaj, gdzie jestem i cieszę się, że jestem w takim miejscu, bo wszystko wskazuje na to, że psychodeliki wchodzą już do mainstreamu, wchodzą już na zachodzie przynajmniej do świadomości społecznej i w Polsce myślę, że to wydarzy się też niedługo. No mam taką nadzieję, tutaj myślę, że jakaś tam depenalizacja czy legalizacja myślę, że jest w drodze przynajmniej na jakichś tam podstawowych
środków, no ale zobaczymy. U nas społeczeństwo jeszcze pewnie nie jest na to do końca gotowe, ale w ogóle też to, co powiedziałeś, dla mnie jest mega interesujące i na pewno do tego dojdziemy, tych terapii z psychodelikami i właśnie integracji i z psychologiem. Ale co do magisterki późnego wieku, ja mam tam 31 lat prawie i gdzieś tam w przyszłym roku dopiero magisterkę będę robił, bo właśnie też jestem na studiach dietetycznych, więc wiadomo, że różnie to się układa. Ale też jestem taką osobą, która bardzo mało sobie mówi i dużo słucha, więc to też ciekawe i też nad tą psychologią często się zastanawiałem. Chociaż też uważam, że może dietetyk trochę mniej, ale trener personalny to często jest taki zawód właśnie trochę psychologa, który bardzo często słucha o różnych problemach swojego klienta, po prostu czy tam o życiu, o takim codziennym życiu, gdzie po prostu gdzieś tam godzinę jeden na jeden się spędza i te osoby opowiadają, to mnóstwo trenerów też o tym mówi, bo jakby pójście do trenera personalnego pewnie jest inaczej odbierane niż pójście do psychiatry czy psychologa, a jest jakąś tam powiedzmy formą terapii. Więc tutaj super, bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj i pod względem tych studiów i w ogóle też ciekawi mnie, czy przechodząc przez studia, idąc na studia właśnie z psychologii, czy samemu trzeba przejść jakąś terapię, czy trzeba się udać do psychologa, czy to jest tak, że może w trakcie studiów to się dzieje, czy w ogóle nie jest to wymagane, jak to wygląda właśnie z takiego punktu osoby? Wiesz co, kończąc te 5-letnie studia widzę, że dużo osób poszło, chciało te studia wykorzystać jako terapię. Czyli myślały, że sobie poradzić tam ze swoimi problemami, chyba niekoniecznie chcieli pracować jako psychologowie, tylko chcieli tam przepracować swoje problemy, no ale tak to niestety nie działa. I nie, w czasie studiów nie ma takiego wymogu. W czasie szkoły psychoterapii jest taki wymóg, czyli jeśli kończysz, bo jak kończysz studia magisterskie, no to masz tytuł psychologa, ale jeśli chcesz być terapeutą, to musisz iść do 4-letniej szkoły psychoterapii. I tam jeden z wymogów jest to, że musisz skończyć własną terapię w danym nurcie. Okej, okay, no to właśnie to też od różnych osób słyszałem i też właśnie z tego, co widzę, osoby na psychologii często idą tam właśnie często ze swoimi problemami i właśnie w celu takiej własnej terapii. To jest też mega ciekawe, chociaż ciekawe, jak dużo osób właśnie takich, które tak naprawdę pracując z własnymi problemami, potem staje się psychologami, ale to jakby jakaś tam kwestia zupełnie inna. I tutaj oczywiście mamy tę psychologię jako jedną rzecz, no i też psychodeliki. W ogóle tutaj mówiłeś o tej terapii też z użyciem psychodelików. W ogóle dla mnie niesamowite jest, że w Polsce już to w jakimś tam stopniu istnieje, że można coś takiego przeprowadzić, czyli takie doświadczenie, które rzeczywiście ma sens, które jest też bezpieczne, które jest pod okiem terapeuty. Ale w ogóle skąd zainteresowanie psychodelikami? Czy to jest najpierw zaczęło się zainteresowanie właśnie psychodelikami, czy to już na studiach, czy być może właśnie w kontekście jakichś badań naukowych, czy być może własnych doświadczeń. Tylko tutaj, Michał, sprostuję jedną rzecz, bo ty chyba zrozumiałeś to w taki sposób, że ja, powiedzmy, tym osobom towarzyszę w trakcie samego doświadczenia psychodelicznego albo że podaję im substancje, a tak nie jest. To w zasadzie działa na takiej zasadzie raczej, że ktoś chce, się na to zdecydował już albo to rozważa, kontaktuje się ze mną i jakby po pierwsze jakby robimy tam przesiew, czyli on w ogóle, czy nie ma jakby jakichś niebezpieczeństw w jego przypadku, czy jest odpowiednio przygotowany, no i też pomaga mu się do tego doświadczenia przygotować, także kiedy on już w nie wejdzie, ale wchodzi jakby bez mojej obecności na miejscu, to jakby jest przygotowany na różne rzeczy, które mogą się wydarzyć w jego głowie. Chodzi między innymi o batripa i tak dalej. Oraz w taki sposób, żeby mógł z tego doświadczenia jak najwięcej później wyciągnąć. No i później po tym doświadczeniu kontynuujemy ten proces i integrujemy go, no i to jest często też połączone z klasycznymi takimi wizytami psychologicznymi czy coachingowymi. Okej, okay, a to ciekawe, bo z badań, które też czytałem, rozumiem, że też są takie terapie przeprowadzane, że jest jakaś osoba, powiedzmy, dbająca o bezpieczeństwo. Mówię o jakichś tam zachodnich badaniach, tak? Że jeżeli przeprowadzamy większe badania naukowe, to dbamy o to też, żeby osoba podczas samego tripa nic sobie jakby nie zrobiła, że ktoś tam jest obecny. Tak, tak, dokładnie, tylko to jest tylko w trakcie badań. W sensie to nie jest jakby wykorzystywane na wolnym rynku, że tak powiem, że terapeuci to oferują, tylko to się dzieje w ośrodkach właśnie w ramach badań. Ale tak, zalecane jest i też zalecam każdemu, kto wchodzi w takie doświadczenie, aby sobie zorganizował taką osobę odpowiedzialną, która będzie go w stanie w razie czego jakby zająć się nim, jeśli by się coś złego wydarzyło w czasie tego doświadczenia. Coś złego mam na myśli głównie jakiś atak paniki bądź tego typu rzeczy, nie chodzi o jakieś dolegliwości fizjologiczne. Okej, 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 jasne, jasne, to zdecydowanie. A właśnie skąd i jak zaczęło się Twoje zainteresowanie właśnie psychodelikami, czy być może innymi tutaj substancjami tego to typu? To był całkowity przypadek, bo to zaczęło się w połowie szkoły średniej. Wtedy sporo imprezowałem, więc przy okazji pojawiało się sporo nowych osób, sporo różnych używek.
No i wtedy moim pierwszym jakby psychodelikiem było LSD i to miało być jakby jedna z wielu używek, jakie wtedy się pojawiały w moim życiu. No i wziąłem to i było na początku jakby ciekawie, aczkolwiek w połowie doszło do mnie, bo jak zostałem sam, że jakby pierwszy raz w życiu mogę spojrzeć na swoje myśli z boku. W sensie, że nie jestem jakby z nimi sklejony, tak to nawet w ogóle nie jestem z nimi sklejony, tylko obserwuję tak jak na rzutniku. Tak samo było z uczuciami, które jakby przeze mnie przepływały i byłem w stanie to całkowicie zauważyć. Czyli tutaj była złość, tutaj był smutek, tutaj było zwątpienie, ale jakby ja nie byłem smutny, tylko doświadczałem zwątpienia. I mega mi się to spodobało z tego względu, że ja wtedy dużo czytałem na temat filozofii wschodu, czyli buddyzm i tak dalej. Gdzie tam jest ta koncepcja, że jesteś czymś więcej niż swoje emocje, że możesz w czasie medytacji je obserwować. I faktycznie wchodziłem w podobne stany w czasie medytacji. To podejście było ze mną spójne, ale po raz pierwszy jakby praktycznie bezwysiłkowo, po prostu jakby wziąłem substancję i funkcjonowałem, jakby doświadczałem tego w 100%. Tak mi się to wryło w głowę, że zacząłem jakby się tym w cudzysłowie bawić w tym stanie. Też wtedy się cofałem w różne sytuacje w swoim życiu do tyłu. Sprawdzałem, co na mnie w danej sytuacji wpłynęło, jak to oddziałuje na mnie obecnie. Sprawdzałem te wszystkie związki przyczynowo-skutkowe. Sprawdzałem różne swoje schematy myślowe, które są w danym momencie i mnie blokują. I jakby miałem takie poczucie, cały czas takie ogromne poczucie aha, takiego mega kliknięcia w głowie, że teraz już wszystko rozumiem, już wiem jak to działa i teraz nic, tylko jakby żyć pełnią życia. Po czym psychodelik przestał działać. I tu tutaj ciekawa kwestia, bo porozmawiałem o tym ze znajomymi, z którymi to brałem i byłem jedyną osobą, która tego doświadczyła. Każdy z nich mówił, że po prostu czuł się, jakby że było fajnie, śmiesznie, fajne kolorki i tak dalej, ale żadnych wyglądów. No ale jakby wytrzeźwiałem i życie wróciło na swoje tory. W sensie jakby samo to doświadczenie jakby wywarło na mnie duże wrażenie. Widziałem potencjał, ale samo w sobie nie zmieniło nic na tyle, żeby jakoś moje życie się realnie zmieniło. I z biegiem czasu zacząłem jakby wchodzić w to już bardziej świadomy w te doświadczenia kolejne. Czasami było ich aż za dużo. Ale zacząłem wyłapywać pewne schematy oraz sposoby pracy z nimi w taki sposób, aby te wglądy, jakie się tam pojawiają, jakich tam doświadczałem, mógł później przenosić do życia codziennego, przez co jakby czerpać z tego doświadczenia przez bardzo długi czas. Rozumiem. Czyli tutaj po prostu twoje doświadczenia przypadkowe w sumie też skłoniły, bo rozumiem, że też wyciągnąłeś z tego, że jeżeli odpowiednio się przepracuje te doświadczenia, to można z nich dużo wynieść, tak? Pod względem jakiejś tam, nie wiem, terapii, czy nie wiem, poprawy nastroju, czy czegokolwiek. Tak, zdecydowanie tak. Jakby widziałem ogromny potencjał, bo kiedy zacząłem wchodzić w to świadomie, zapisywać te pewne schematy i jak chcę z nimi pracować i później to po prostu to robiąc, kiedy już byłem trzeźwy, to te efekty były bardzo dobre, o wiele lepsze niż jakby przed w ogóle poznaniem psychodelików. Wtedy też zaczęły do mnie docierać te badania z zachodu, w sensie one były wtedy jeszcze bardzo na wczesnym etapie, ale było już dużo badań opublikowanych z lat 60. czy 50., gdzie te moje obserwacje były jakby potwierdzone przez tamte badania, więc jeszcze bardziej mnie to utwierdziło w przekonaniu, że, no, że jest potencjał ogromny. I w tym mniej więcej okresie zacząłem rozważać ponowny powrót na studia. W sensie nie powrót, tylko pójście w ogóle na studia. I już wiedziałem, że będę chciał w przyszłości, jeszcze nie wiedziałem jak, ale jakoś z tego narzędzia korzystać, bo potencjał był bardzo duży. A czy to zaczęło się tak, że na przykład właśnie, nie wiem, z jakimś kolegą, znajomym, powiedzmy, nie wiem, ktoś chciał zastosować jakieś tam psychodeliki i ty mówisz, dobra, to może to przepracujemy, czy jakoś to wyszło, powiedzmy, na jakiejś takiej grupie znajomych i od tego też zaczynałeś, czy dopiero takie terapie właśnie zacząłeś przeprowadzać już gdzieś tam po podjęciu studiów i było to z klientami, powiedzmy, no, osobami bardziej obcymi? Mhm. Na początku to było na sobie. Później było to ze znajomymi, gdzie widziałem, gdzie jest ten potencjał po prostu, bo tak jak mówiłem, niektórzy po prostu tego nie mieli albo nie mieli takiej potrzeby, ale byli ludzie, którzy faktycznie uzyskiwali na tym fajne wglądy. Niekoniecznie im tę substancję podawałem, bo to jest oczywiście nielegalne, ale jakby towarzyszyłem w procesie przygotowania i późniejszej integracji tego procesu i widziałem, że te efekty były bardzo duże już po jednej sesji. Tutaj kwestia była tylko tego, żeby je utrzymać, bo po sesji psychodelicznej zazwyczaj jest taki stan, który nazywa się afterglow. Czyli jesteś jeszcze może nie pod wpływem substancji, ale pod wpływem tego doświadczenia. Jesteś tak bardzo pod jego wrażeniem, tak wszystko to jest świeże, że jakby ciągle jakby czujesz się bardzo dobrze. Wszystko wydaje się wciąż takie łatwe, takie fajne i w ogóle super. Teraz będzie wszystko łatwe, ale jakby z biegiem czasu to mija. Parę tygodni później większość ludzi wraca do punktu startowego, jeśli nad tym nie pracuje.
Więc jakby pomagałem tym osobom, żeby przez te parę tygodni jakby podtrzymywały ten stan, w sensie jakby zapamiętały jakby po co to robiły. Połączyły to z tym, co się wydarzyło w czasie doświadczenia, a następnie przyniosły to do swojego realnego życia. Nie do czucia się tylko, że czuję się ok, teraz wszystko rozumiem, tylko jak możesz to wykorzystać, że czujesz się ok, że teraz to rozumiesz, no nie? Co możesz teraz innego zrobić, jakby z czym chciałeś pracować i jak możesz nad tym pracować. Przez to zaczynają nad tym pracować i to doświadczenie nie rozmywało się to, jak rozmywa się sen, bo tak to się zazwyczaj kończyło, tylko już było z nimi w pewnym sensie na stałe złączone, no nie? No bo jakby poprzez jakieś swoje zachowanie, poprzez zmiany manifestowali tą zmianę w rzeczywistości. Mhm, rozumiem, ale tutaj właśnie też mówiłeś, że zacząłeś od siebie i sam zacząłeś to przepracowywać, czyli nie wiem, mając jakieś doświadczenie czy informacje, jak taką terapię przepracować, można samemu ze sobą nad tym pracować, tak? Bo tutaj jakby w kontekście roli terapeuty, może tak trochę to jest pod włos pytanie, ale dlaczego wtedy, tak pytając wprost, dlaczego terapeuta byłby mi potrzebny, tak? Skoro mogę to przepracować powiedzmy sam. Gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, poczytać na blogu i robić to samemu. Spoko. Jakby tutaj w przypadku terapii psychodelicznej jest to samo, co w przypadku coachingu czy terapii zwykłej. Możesz sobie, powiedzmy, masz depresję, masz jakiś słabszy okres w swoim życiu, możesz jakby na podstawie informacji z internetu, z książek, co nad tym pracować. Terapeuta tutaj ci przede wszystkim jakby ułatwia ten proces i go przyspiesza, ale nie jest jakby niezbędny tak naprawdę. To się, bo są ludzie, którzy biorą te psychodeliki sami, coś z tego wyciągają i są z tego zadowoleni. Jakby mówienie im, że ty potrzebujesz terapeuty albo coacha, który cię do tego przygotuje, jest jakby bez sensu. No nie? Jeśli ktoś czuje potrzebę, chce się do tego przygotować, chce mieć poczucie, że zrobił to w maksymalnie bezpieczny i świadomy sposób, to wtedy jakby korzysta z usługi terapeuty. Aczkolwiek jakby wszystkie informacje, jeśli ktoś chce i się zgłębi i tam zrobi sobie odsiew, bo jednak duża jest dezinformacja, szczególnie na grupach fanatyków psychodelików, to może sobie jakby zaryzykować i zrobić to samemu. Rozumiem, czyli to, no wiadomo, to też jest tak, jak można do diety to odnieść, bo każdy może też sobie sam się odchudzać, czy tam jakieś terapie zdrowotne sobie przeprowadzać, czy stosować suplementy, czy po prostu skorzystać z osoby, która go przez to przeprowadzi, bo to jest i doświadczenie, i teoria, i praktyka jakby połączona. A jak właśnie wyglądała ta praca dla Ciebie z perspektywy właśnie terapeuty na początku, jak jakaś osoba no, przychodzi do Ciebie już typowo do pracy, na terapię. Wiadomo, mówi Ci też, rozumiem, że chce po prostu zażyć jakieś tam środki. Jak Ty w ogóle do tego się odnosiłeś? Czy w ogóle było już to dla Ciebie na tyle normalne i poznane, że nie miałeś z tym w ogóle? Tak, a to już jest kwestia mojej osobowości, że jakby jak rozmawiam z klientem, czy w ogóle z inną osobą, to jakby całkowicie ją akceptuję. Jeśli tylko ona nie jest wroga w stosunku do mnie, to może mi mówić absolutnie wszystko o sobie i jakby całkowicie w to wchodzę, no nie? Nie oceniam i tak dalej, więc jeśli ktoś przychodził i mówi, że chce wziąć psychodelik w kontekście terapeutycznym czy samorozwojowym, okej, jak mogę Ci pomóc w tym kontekście, no nie? Chcę osiągnąć takie cele, okej. Czy one są jakby spójne z Tobą i tak dalej? Bo czasami te cele są, powiedzmy, z poziomu niskiego tworzone, bo jakby ta osoba jeszcze nie wie, jakby czego tak naprawdę chce. Więc jakby pomagam dojść do sedna, no jakby z tym działam, jakby nie oceniam, nie twierdzę, że to jest złe ani dobre, tylko to jest jakby jedno z wielu narzędzi, jakie można wykorzystywać w terapii. Mhm, rozumiem. To tutaj też może zanim przejdziemy też do badań i do mikrodozowania, no bardzo mnie ciekawi, czy masz jakąś historię, jakąś osobę, wiadomo, bez oczywiście danych, gdzie możesz powiedzieć o jakichś ciekawych doświadczeniach, przeżyciach, że rzeczywiście coś takiego mocno się zmieniło właśnie w trakcie takiej terapii. Tak, mam w sumie całkiem świeżą sytuację i w sumie mam nawet zgodę od tej osoby, bo chciałem to opisać na blogu albo na Instagramie, ale jakby na ostatnio nie mam czasu, bo dużo pracuję. I to była taka sytuacja, że ta osoba mieszka obecnie w Polsce, kiedyś mieszkała na Filipinach i te Filipiny jakby jej się bardzo dobrze kojarzą. Była tam spokojna, bezpieczna i tak dalej, jakby całkowicie inaczej czuje się w Polsce. Różne schematy rodzinne i tak dalej, czuje się tutaj ogólnie źle. I powiedzmy jej celem, jeśli chodziło o terapię psychodeliczną, było to, bo ona też nie chciała uciekać na te Filipiny, chciała przepracować rzeczy na miejscu, ewentualnie później tam wrócić, ale nie w formie uciekania przed tym, co się dzieje tutaj. I ona stwierdziła, znaczy doszedł mi do tego, że fajnie byłoby, jakby ona dowiedziała się, jak może sobie te symboliczne Filipiny, czyli to poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, zbudować w Polsce, na miejscu. No i było to doświadczenie psychodeliczne i przed nim miała taką pewną rozmowę do wykonania, taką biznesową, tam w kolejnym tygodniu i bardzo ona ją męczyła. No i było to doświadczenie psychodeliczne i ona potem opowiadała, że pojawił się obraz Filipin, a raczej te uczucia, te wszystkie emocje z nimi związane, czyli to bezpieczeństwo, spokój, pewność siebie.
I zaraz później pojawił się obraz tej rozmowy, jaką musi przeprowadzić, gdzie pojawił się niepokój, dyskomfort i tak dalej. Ona się na to otworzyła i nagle w pewnym momencie, jakby w ciągu tam sekundy, to poczucie bezpieczeństwa i spokoju, pewności siebie się rozlało na tę sytuację i jej kliknęło w głowie, co musi zrobić, żeby jakby, znaczy jak tę rozmowę musi poprowadzić, żeby to było spójne z nią i jednocześnie, żeby jakby czuła się z tym spoko. I nagle wiesz, rzecz, o której, którą ona ją męczyła od tam jakiegoś czasu, nagle stała się absolutnie jasna i klarowna. I właśnie po tej sesji mówiła, że pierwszy raz od wielu lat czuje się tak spójna i połączona jakby sama ze sobą i wie, za czym stoi, przez co jakby wchodzi w tę sytuację już całkowicie, całkowicie na luzie. Okej, okay. I to jest właśnie super, bo też nie wiem, jak się do tego odniesiesz, ale właśnie terapia psychodelikami może przyspieszać, powiedzmy, psychoterapię, czy ogólnie jakieś radzenie sobie z problemami też jakby w tym celu może być stosowana. Czy to prawda? Czy zgodzisz się z tym? 100% prawdy, bo w ogóle jeśli chodzi o terapię psychodeliczną, wyciągając samo doświadczenie psychodeliczne, to tutaj nie ma żadnej magii. Ja jakby pracuję w modelu ACT, terapii akceptacji i zaangażowania, i zasadniczo jak go tworzyłem sobie ten taki protokół, to tam jest same te sesje przygotowujące i integrujące są niewiele się różnią od klasycznego spotkania z psychologiem, poza tam małymi elementami. Jakby po prostu jakby wchodzisz w ten proces i on jest jakby uporządkowany w pewien sposób i ty go pogłębiasz tym doświadczeniem psychodelicznym. I jakby ono działa dlatego, że ono działa na podświadomości. Bo powiedzmy na terapii konwersacyjnej, gdzie sobie rozmawiamy, to często nie mamy dostępu do pewnych albo wspomnień, albo nie jesteśmy w stanie opisać pewnych emocji. No bo czuję złość, czuję smutek, beznadzieję, napięcie. Jakby to są pewne symbole tylko. Możesz sobie to mówić, ale w momencie, kiedy to mówisz, to już to racjonalizujesz, czyli tracisz z tym takie prawdziwe połączenie. Więc jakby dużo osób po terapii czy doświadczeniu psychodelicznym mówi, że w końcu to, o czym na terapii mówiliśmy, im tak kliknęło mega, mega głęboko. Albo pewne, jakby pewna, klikały inne rzeczy, ale jakby jedna wciąż była tak mocno zakorzeniona, że jakby nie byli w stanie do niej dojść podczas rozmowy, czy tam podczas zwykłego funkcjonowania na co dzień. I właśnie w czasie tego doświadczenia psychodelicznego im to klikało i tak jakby terapia już toczyła się dalszym torem. Rozumiem. I to mega ciekawe. No i właśnie teraz przechodząc do zastosowania czy badań w ogóle nad psychodelikami. Obecnie mamy tych badań trochę więcej, jest jakiś taki renesans tych badań, powracamy do tego. Właśnie no ta, powiedzmy, akceptacja społeczna, granty, to wszystko jest możliwe do przeprowadzenia. Więc w jakich celach w ogóle, czy czego możemy się właśnie spodziewać, stosując psychodeliki, czy być może inne środki? Najlepiej jakbyś opowiadał właśnie konkretnie, jaki środek, powiedzmy, jakie może mieć korzyści, w czym jest zastosowany, czy w czym jest przebadany. Mhm. No tak, a propos badań, ty w sumie zacząłeś od tego, że to jest terapia nowoczesna. W sumie też tak nazywa się mój blog, ale zasadniczo te psychodeliki to już są znane ludziom od, w sumie od zawsze. Jest nawet taka teoria, że oczywiście niepotwierdzona naukowa, że ludzie w momencie, kiedy przodkowie nasi, kiedy zeszli z drzew, weszli na sawannę, to jakby częścią ich diety stały się między innymi grzyby psylocybinowe. Podejrzewam, że spożywane w mikrodawkach i przez to, że były spożywane regularnie, to jakby mózgi zaczęły się zmieniać, pojęcia abstrakcyjne zaczęły być bardziej wyraźne i umożliwiło to ulepszenie języka, czy w ogóle wytworzenie języka i też myślenia w taki bardziej abstrakcyjny sposób, czyli planowania i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka ciekawa koncepcja. A jeśli chodzi o same badania, to faktycznie wcześniej były prowadzone w latach 50. i 60. z pozytywnymi efektami, aczkolwiek zostało to wszystko zdelegalizowane, jakby kwestie polityczne. Pierwsze takie badania z tej trzeciej fali psychodelików, czyli obecnie, były na początku XX wieku, gdzie tam badano wpływ zażywania psylocybiny bodajże na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Bo jeszcze też trzeba jakby zwrócić uwagę na podział pomiędzy tymi substancjami, bo są klasyczne psychodeliki i powiedzmy nieklasyczne psychodeliki. Gdzie klasycznym psychodelikiem będzie psylocybina, czyli magiczne grzyby, to będzie LSD, czyli kwas, no i też meskalina, czyli kaktus i DMT, czyli powiedzmy ayahuasca. Ale mamy też takie nieklasyczne psychodeliki, które działają w nieco inny sposób, ale są powiedzmy tam zaliczane, jeśli chodzi o badania, czyli MDMA, zwane jako ekstazji, no i ketamina. Więc psylocybina, jak i LSD było wykorzystywane z powodzeniem do leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Tak samo do depresji, lęku, w tym lęku przed śmiercią,
i uzależnień. Tu chodziło o alkohol i nikotynę. Są też pierwsze takie pomysły, aby rozszerzyć te badania na osoby ze zaburzeniem dwubiegunowym. Obecnie te osoby są wykluczane z tych badań, ponieważ istnieje szansa, że im to może długoterminowo zaszkodzić. Tak samo jest pomysł, aby leczyć tym osoby z zaburzeniem borderline, bo obecnie też jakby w tym momencie te osoby są wykluczane z tych badań. Także w tym momencie klasyczne psychodeliki będą wykorzystywane, jeśli to wszystko zostanie zalegalizowane, to wszystko wskazuje do tych najczęściej diagnozowanych zaburzeń, czyli zaburzeń lękowych w różnej formie i zaburzeń depresyjnych. Mamy też MDMA, MDMA, które jest wykorzystywane głównie do PTSD, czyli jakby stresu pourazowego. Zaczęło się od żołnierzy wracających z Afganistanu i Iraku. Rozszerza się już powoli na osoby z różnymi traumami typu gwałt i tak dalej. Zasadniczo PTSD też można by leczyć za pomocą klasycznych psychodelików, tylko przez problem polega na tym, że na klasycznym psychodeliku, czyli na psylocybinie, doświadczasz często pewnych zdarzeń z przeszłości w bardzo intensywny sposób. Więc osoba, która przeżyła traumę i ciągle ją pamięta, miałaby ją przeżywać jeszcze bardziej niż przeżywa ją na co dzień. Być może by jej się długoterminowo nic nie stało, ale nie ma po co jakby męczyć tych osób w momencie, kiedy jest MDMA, gdzie tam jakby wchodzisz w tę sytuację z poczuciem takiego spokoju i pewności siebie. Łatwiej ci to przepracować. Psylocybina byłaby skuteczniejsza w przypadku traum, które są nieuświadomione. Czyli jakby nie wiesz czemu, ale coś tam się w przeszłości wydarzyło, tylko to już wypadłeś, nie pamiętasz tego. I psychodelik pomaga to odkryć. No i jeszcze jest ketamina, która działa zupełnie inaczej i ona już jest legalna. Wiem, że nawet w Warszawie jest jedna klinika otwarta i ona jest zalecana na depresję. Aczkolwiek tutaj z tego, co słyszałem, minusem jest to, że efekt działania ketaminy mija już po około 2 tygodniach i potrzebny jest kolejny wlew. Gdzie w przypadku klasycznych psychodelików często wystarcza 1, 2, 3 sesje i efekty mogą się utrzymywać przez całe życie. Okej, to tutaj właśnie, no i te zastosowania właśnie psychodelików, no to jest główna kwestia. Zaraz do tego jeszcze wrócimy, ale mówiłeś właśnie o leczeniu uzależnień, to jest też oczywiście bardzo ważne zastosowanie, ale oczywiście pytanie jest, czy psychodeliki są uzależniające, no bo to jest zawsze ten problem taki podnoszony, że jak wezmę na przykład jakieś tam grzyby czy LSD, no to po prostu się od tego uzależnię. Czy to są substancje silnie uzależniające, no i jak to wygląda w praktyce? Potencjał uzależniający tych substancji jest ekstremalnie niski. W sensie każdy, kto to przeżył, wie, że to nie jest, przynajmniej wejście nie jest przyjemne, czujesz się wtedy taki rozbity, czujesz dyskomfort i tak dalej. Same te doświadczenia w kontekście terapeutycznym są często bardzo ciężkie, długo się do nich dochodzi po siebie, do siebie jakby nie tworzy się to połączenie w mózgu, że psychodelik przyjemność. Oczywiście jakby są ludzie, którzy tego nadużywają w jakimś etapie swojego życia, aczkolwiek tutaj bardziej jest chyba kwestia nie tej substancji, tylko tego pompowania swojego ego, bo jakby możesz sobie brać coś i czuć się dzięki temu lepszy. Więc to jest na takiej zasadzie. Z taką osobą kiedyś rozmawiałem na szkoleniu, która mówiła, że kiedyś sobie dozowała szałwie. Mikrodozowała szałwie. Miała bardzo fajne efekty już po tam kilku dawkach i stwierdziła, że będzie sobie w ramach eksperymentu robiła to przez miesiąc. Problem polegał na tym, że nie była w stanie się do tego zmusić. W sensie pomimo tego, że efekty były dobre, to czuła opór przed kolejnymi dawkami, no bo jednak umysł się broni przed tym, żeby go rozpuszczać, w sensie ego się broni, żeby go rozpuszczać. Więc ciężko nawet jeśli chcesz świadomie to robić przez długi okres czasu z większymi dawkami, to jakby bardzo ciężko się do tego zmusić. Więc jakby potencjał jest bardzo, bardzo mały. No właśnie, bo to też chciałem poruszyć w kontekście tego, no właśnie to są substancje no praktycznie nieuzależniające i to jest też ważne. Jakby jeżeli ktoś by się tego obawiał, wręcz właśnie w terapii uzależnień są stosowane. Ale jeszcze zanim do tych korzyści wrócimy, no to negatywne aspekty, czyli bad trip. No i to jest właśnie na pewno też kwestia, no, którą warto omówić. No w sumie tutaj właściwie zostawiam Tobie całkowicie otwarte pole, jak po prostu omówisz to i jak to wygląda, jakie jest ryzyko i tak dalej. To są jakby dwa rodzaje bad tripów. Jeden faktycznie jest zły, a drugi jest wręcz oczekiwany. Ten zły polega na tym, że po prostu bierzesz psychodelik bez przygotowania żadnego w miejscu, gdzie nie powinieneś go wziąć. Czyli na przykład bierzesz pierwszy raz psychodelik od kogoś i bierzesz go na koncercie. I nagle dostajesz ataku paniki, nie wiesz, co się z tobą dzieje.
masz poczucie, że umierasz, że za chwilę ktoś cię złapie, gdzieś cię zawiozą i tak dalej. Albo bierzesz sam w domu, dostajesz ataku paniki, jesteś nieprzygotowany na to, nie ma nikogo, kto cię pilnuje i ty zostajesz jakby sam ze swojej głowie, w swojej głowie. Im bardziej od tego próbujesz uciekać, tym jeszcze bardziej się zapętlasz. Wtedy ludzie mają poczucie, że już nie tak zostanie, że oszaleją, że umrą. Też to będą jakieś dziwne rzeczy, typu wykonywanie telefonów nagle do osób, które nie wiedzą w ogóle, co się z nimi dzieje, które jeszcze generuje kolejny stres i tak dalej. Więc jakby te złe tripy wynikają z nieprzygotowania. Jeśli chodzi o osobę przygotowaną, która wchodzi, powiedzmy, żeby przepracować jakąś traumę z przeszłości albo jakieś ciężkie sytuacje, to bad trip tutaj jest wskazany, bo on tutaj ma, on jakby doprowadza do takiego katarzis, czyli jakby wchodzisz w te emocje, które często na co dzień wypierasz, których nie zauważasz albo nie chcesz zauważać. One całkowicie cię pochłaniają, ale przez to, że się na nie otwierasz, wchodzisz w nie, nie uciekasz od nich po raz pierwszy w życiu prawdopodobnie, to nagle zauważasz, że ten balonik pęka. Że te emocje same w sobie nie były złe. Problem było to, że ty przed nimi uciekałeś, albo jakoś się z nimi szarpałeś, próbowałeś je zmienić, bądź ich nie akceptowałeś. Więc jakby przechodzisz przez nie, doświadczasz ich całkowicie, co oczywiście jest bardzo nieprzyjemne, bo mówi się, że terapia psychodeliczna to jest terapia, która trwa kilka godzin, a daje taki efekt jak klasyczna przez kilka tygodni. Co oczywiście ma plusy, ale ma minusy takie, że to jest jakby mega obciążające emocjonalnie. No ale jest to wskazane, tak jak mówiłem. I często osoby, które są przygotowane do tego bad tripa, to przechodzą go w sposób bardziej przyjemny. W sensie, nie wiem, czy mogę takie słowa w ogóle użyć, ale jakby nie mają tego takiego poczucia, że już tutaj utkną na zawsze i tak dalej. Wręcz ostatnio miałem taką sytuację, że pewna osoba, która brała psychodeli w kontekście terapeutycznym, wcześniej jakby brała sobie tak na własną rękę, powiedziała, że zawsze po tych tripach czuła się wyczerpana, miała dość, jakby chciała, żeby to się skończyło jak najszybciej. A teraz miała poczucie, że jest tym, pomimo tego, że były cały czas górki, dołki, to jakby wiedziała w końcu, po co to robi i że jakby to jest element procesu i płynęła po tym. Więc jakby to jest jakby zupełnie, zupełnie inny efekt. No jest też takie badanie, które zrobiono na osobach, które doświadczyły bad tripa i było jakby dwie grupy, czyli osoby, które po bad tripie się zaczęły staczać życiowo i takie, które po bad tripie jakby zaczęły wznosić się do góry, czyli się rozwijać. I okazało się, że jedyna różnica pomiędzy nimi była taka, że ci, którzy mieli pozytywne efekty, mieli te efekty pozytywne dlatego, że potrafili temu bad tripowi nadać jakieś znaczenie, czyli połączyli go ze swoją intencją, wiedzieli, czemu to przeżyli i jak mogą to wykorzystać w swoim życiu, a tamte osoby jakby były tak, jakby tak się odbiły od tego, że jakby zaczęły dać temu takie znaczenie, że jakby to było coś złego, że im się stała krzywda, że od teraz będzie już tylko gorzej i tak dalej. Także jakby tutaj była kwestia, znowu tylko kwestia podejścia. Psychodeliki jako takie fizjologicznie są niemalże obojętne dla organizmu, tutaj się wszystko dzieje w głowie, więc jakby wszelkie zagrożenia i wszelkie korzyści są wynikają jakby z twojego nastawienia i tego, jak podchodzisz do samego procesu. No właśnie, w ogóle to, co na początku powiedziałeś, dla mnie jest nieprawdopodobne, że gdzieś tam właściwie dalej chyba w głowach psychodeliki są raczej takim party drug, że po prostu gdzieś tam na koncertach się tego używa. Ciężko mi sobie to wyobrazić, ale czy jakby z twojej też perspektywy osoby doświadczonej ma to w ogóle takie zastosowanie, czy ma to w ogóle sens, czy to jest właśnie wręcz niebezpieczne? Powiedzmy, że ktoś no, nie robi tego pierwszy raz, że właśnie, nie wiem, jest na jakimś tam openerze, czy na jakimś innym po prostu festiwalu i zażywa sobie psychodeliki przez kilka dni, po prostu, żeby lepiej się bawić. Tak, jest to możliwe. Znaczy, w sensie, na przykład ja bym się nie czuł komfortowo w takich warunkach, bo po prostu jakby nie lubię takiego natłoku bodźców. Ale tak mówiłem na początku, że miałem znajomych, którzy jakby wzięli ten psychodelik i oni nie mieli żadnych wglądów, oni mieli bardziej fajne kolorki, fajna muzyka i tak dalej. Jakby oni, myślę, żeby się odnaleźli w takim otoczeniu, to też jest kwestia dawki, czyli im mniejsza dawka, tym łatwiej jakby wejść w ten stan zabawy, a nie introspekcji. No i kwestia doświadczenia, po jakimś tam czasie wręcz czujesz się w tym stanie dosyć swobodnie, w sensie możesz pozwolić mu płynąć z tym stanem, ale też jeśli coś się dzieje, to jesteś w stanie jakby się na tyle ogarnąć, żeby powiedzmy, jak widzisz, że dzieje się coś złego, to się z tego, z jakiegoś miejsca wycofać i tam już jest bezpiecznie, nie? Więc takie osoby, które tam będą to regularnie na imprezach, myślę, że są oswojone z tą substancją na tyle, żeby jakby dobrze się na niej bawić. Jasne, rozumiem. Okej, i jeszcze może wracając do bad tripa, też jeżeli chodzi o w ogóle długość takiej
zastosowania tego typu środków, no bo to jest jakaś tam kwestia, która na pewno ma znaczenie, że z tego co wiem, no to LSD jest takim środkiem na zależności od dawki, który działa dłużej, tak? Wiele godzin, nawet słyszałem, że ponad kilkanaście zdarza się, gdzie wtedy, jeżeli tego bad tripa mamy, no to jeszcze to zagięcie czasoprzestrzeni i czasu może być postrzegane, no, że po prostu, nie wiem, wieczność to trwa, tak? Więc pewnie to też jest problematyczne. Więc nie wiem, czy też pod względem w ogóle środków jest tak, że są jakieś, od których należy zacząć, które są, nie wiem, takie bardziej dla początkujących, czy w ogóle nie ma to znaczenia? To jest tak, jak mówisz, czyli że LSD działa o wiele dłużej, dwa razy dłużej niż psylocybina. I jeśli chodzi w ogóle o takie praktyczne tego używanie w czasie terapii, to myślę, że docelowo będzie używana psylocybina z tego względu, że po pierwsze działa krócej, a efekt jest powiedzmy taki sam, jeśli chodzi o ten efekt terapeutyczny. Po drugie chyba jest tańsza w pozyskaniu, a po trzecie też jej działanie zaczyna się szybciej. Czyli nie ma tego body loadu, który trwa w przypadku LSD nawet 2 godziny, gdzie de facto nic się nie dzieje, a ty czujesz się po prostu źle. Więc jakby oczekujesz na te efekty. I w przypadku terapii, jakby tutaj powiedzmy, że patrzysz tam bardzo w przyszłość, no to kwestia kosztów. No nie, jeśli masz wynająć terapeutę na 6 do 8 godzin i jest ok, to lepiej robić to w taki sposób, niż wynajmować go na 12, 13, 14, czy nie wiadomo ile to LSD będzie działało. No nie? Więc jakby ekonomicznie po prostu i bezpiecznie jest korzystać z psylocybiny, tym bardziej, że w niektórych krajach europejskich można sobie zamówić growkita i wyhodować swoje własne grzyby. W Polsce nie można hodować oczywiście, więc masz pewność do tego, jeśli chodzi o to, co bierzesz. W przypadku LSD musisz polegać na tym, co ci mówi twój dealer i polegać na tym, ile według niego, czy według jego informacji jest na tym kartoniku danej substancji. A czy to nie jest tak, że ze względu na to, że właśnie psylocybina jest w substancji naturalnej, że ta dokładność dawki jakby jest mniejsza? Znaczy no wiadomo, że tam w przypadku LSD, tak jak mówiłeś, no w zależności od powiedzmy dostawcy może to być różna jakość tego produktu, ale jest on syntetycznie otrzymywany, więc tutaj ta dokładność jest większa niż w przypadku grzybów, gdzie na przykład w zależności od tego, czy te grzyby są świeże, czy starsze, czy no w zależności w jakich warunkach były hodowane, ta różnica może być znacząca i tak naprawdę, jeżeli spożywamy te grzyby nawet z własnej hodowli pierwszy raz, to nie mamy takiej pewności dokładnej dawki? Tak, w przypadku pierwszego razu jest tak, jak mówisz, no, ale to będzie tak samo w przypadku, czy też jeśli chodzi o psychodeliki, to jest taki motyw jeszcze, że na każdego nieco inaczej działa dana dawka. Jakby to jest kwestia wagi, a też osobistych różnych cech, które sprawiają, że ten trip będzie wyglądał inaczej. Więc faktycznie ktoś może wziąć pierwszy raz nawet 100 mikrogramów LSD, co nie jest jakoś bardzo dużo, ale jakby całkowicie go to zmiecie. A ktoś może wziąć na początku 150 i stwierdzić, jakby, że to jest za mało. No nie? Więc jakby jeśli masz już te swoje grzyby i one są wymieszane, to jak pierwszy trip robisz w takiej bezpiecznej formie, czyli przy mniejszej dawce i później ewentualnie na podstawie tego, jakie były efekty, sobie ją proporcjonalnie zwiększasz. Jakby, bo tutaj de facto nie chodzi o to, ile tej psylocybiny spożywasz, tylko potem i tak to przeliczasz na gramy swoich grzybów, no nie? Bo jakby w praktyce to jest wystarczające dla osoby, która robi to we własnym zakresie. A jeśli chodzi o badania naukowe, to tam jest chyba syntetycznie pozyskiwana psylocybina, więc tam mają dokładnie odmierzone te dawki. Wiedzą, ile jej podają. Okej. Okay. Tutaj jeszcze w kontekście tego, co mówiłeś, jedna rzecz bardzo mnie zaciekawiła, czyli nieuświadomione podświadome traumy. Czy tutaj mówimy o traumach na przykład z dzieciństwa, których gdzieś tam nie pamiętamy, czy na przykład są też takie wydarzenia, że ktoś coś przeżył, ale tak naprawdę w wieku powiedzmy dorosłym, ale gdzieś tam to wyparł i nie jest to właśnie uświadomione? I jakieś przykłady jakbyś mógł podać, jak wyglądają właśnie nieuświadomione traumy? To jest jakby to i to. Obie te rzeczy się do tego kwalifikują. Dosłownie chyba 2 tygodnie temu, bo na blogu udostępniłem taki panel, gdzie można sobie opisać swoją relację, co ci dało doświadczenie psychodeliczne. Miałem osobę, która w czasie doświadczenia psychodelicznego przeżyła ponownie traumę narodzin. Ogólnie okazuje się, jak zacząłem ten temat zgłębiać, do mnie ludzie zaczęli pisać, że to jest dosyć powszechne, że w czasie porodu są różne komplikacje typu, że wychodzi sama główka i osoba się, na przykład dziecko zaczyna się w pewnym momencie dusić, to potem to może wpływać na jakby na resztę życia. Stanisław Grof o tym dużo pisał. W każdym bądź razie ta osoba w czasie tych doświadczeń psychodelicznych przez kilka razy doświadczała tej traum narodzin i miała na przykład potrzebę, aby stawać, po pierwsze rozbierać się, ale też żeby stawać na głowie, tak jakby parła tą głową w jakimś kierunku.
Jakby co ciekawe w tym przypadku było to, że on o tym nie wiedział wcześniej, tylko po tych doświadczeniach skontaktował się ze swoją mamą i ona faktycznie potwierdziła mu, że jakby w jego przypadku było bardzo dużo komplikacji w czasie porodu. Ja aż tak w temacie tak głębokich traum nie siedzę, więc jakby nie wiem jak to się do tego odnieść. W każdym razie wiem, że te na pewno, że efekty w przypadku tej osoby były i w przypadku innych osób, które mi o tym pisały, były również. No ja właśnie też Stanisława Grofa trochę czytałem i też właśnie też się tym interesowałem, tą traumą rodzin, więc to jest mega ciekawe. No tutaj ciekawe, no jakby pewnie ciężko to w inny sposób jakoś przepracować takie traumy, więc to kwestia na pewno. Tak, tak, dokładnie, bo jakby tutaj nie jesteś w stanie jakby zejść świadomie do takiego poziomu, no nie? Znaczy w ogóle jeśli chodzi o tą traumę narodzin, to ja z tego co mówiła mi mama, jak ja się urodziłem, to jest taka skala Apgar się chyba nazywa, gdzie się ocenia jakby w jakim stanie jest dziecko i ja miałem, tam maksymalnie można mieć 10, minimalnie można mieć 1, no ja miałem 1, czyli w sumie na granicy śmierci, ale jakby nigdy się też na doświadczenie psychodeliczne nie przeniosłem do tak głęboko, więc jakby albo u mnie tej traumy nie ma, albo się do niej po prostu nie przebiłem. Nie wiem. Tak jak mówiłem, mam za małe kompetencje w tym temacie. Rozumiem. No i jeszcze jedna kwestia, zanim tutaj przejdziemy, myślę, że już do mikrodozowania. Jakie są przeciwwskazania w ogóle do stosowania w ogóle psychodelików? Przede wszystkim schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, bipolar, no i też taka różne jakby formy psychoz. I tak, to nie tyczy się nawet tego, czy ty to masz, czy tego nie masz, tylko też czy osoby w twojej najbliższej rodzinie do pokolenia drugiego wstecz doświadczały tego typu zaburzeń, bo te osoby są w grupie ryzyka i obecnie są jakby nie są przyjmowane do terapii psychodelicznej. Tak samo jeśli w niedalekiej przeszłości miałeś myśli samobójcze, nie na zasadzie takiej, że mam już tego wszystkiego dość tak, i dajcie mi wszyscy spokój, tylko że autentycznie planowałeś swoje samobójstwo, to też to nie jest okres twojego życia, gdzie powinieneś korzystać z terapii psychodelicznej. Poza tym też osoby z nadciśnieniem i problemami sercowymi są w tym momencie dla bezpieczeństwa nie brane pod uwagę, no bo wiadomo, to jest duży stres, przeżywanie ponownie tych traum i w krótkim okresie czasu, więc nie wiadomo, jak ich serce mogło bardzo zareagować. I rozumiem, że te rzeczy po prostu też ty skanujesz, tak? Osoby, które przychodzą i chcą przeżyć takie doświadczenie, to pewnie taki wywiad po prostu szerszy przeprowadzasz. Tak, jakby to jest podstawa, ale też zalecam, że jeśli ktoś ma wątpliwości, to żeby udał się wcześniej do psychiatry i jakby z nim to wszystko skonsultował. Jakby problem jest taki, że w Polsce, jeśli chodzi o specjalistów od zdrowia psychicznego, to mało wiedzy na temat psychodelików, ale mam tam kilku do polecenia, więc jeśli ktoś ma wątpliwości, chciałby to skonsultować z jakimś lekarzem, to niech to mnie napisze i po prostu dam mu kontakt. Super. No i teraz przechodząc do mikrodozowania psychodelików, jaka jest w ogóle różnica? No bo wiadomo, że sama nazwa wskazuje, że jest różnica w dawce, ale pod względem oczekiwanych efektów i w ogóle no, działania mikrodozowanie, no i co też można mikrodozować, powiedzmy w jakich dawkach, jak to wygląda? Mikrodozować można dosłownie wszystko, bo ostatnio był nawet film jakiś norweski, gdzie tam starali się mikrodozować alkohol, ale go nie oglądałem, więc nie wiem. Na Rauszu oglądałem, mega ciekawy. Tak? Fajny? Tak. Choć później to już przeszło tam w duże dawki. Nie wiem, czy to jest oparte, bo ponoć to jest oparte na jakiejś tam prawdziwej historii, ale bardzo ciekawe doświadczenie rzeczywiście. Okej, to ja sobie zapiszę i to obejrzę. Ale jeśli chodzi o mikrodawkowanie, to zazwyczaj to się sprowadza do psylocybiny albo LSD. Jeśli chodzi o różnicę, to różnica polega przede wszystkim na dawce, tak jak powiedziałeś. I to jest bardzo duża różnica, bo na przykład w przypadku grzybów, jeśli chodzi o takiego najmniejszego tripa u większości ludzi, to będzie około 1 grama suszonych grzybów. A w przypadku mikrodawki dawka bazowa to jest około 1/10 grama, czyli 10 razy mniej. Więc jakby ciężko się pomylić, to nie jest tak, że jak ktoś weźmie za dużo mikrodawki, to będzie miał tripa, bo to musiałby się naprawdę mocno, mocno pomylić, pewnie świadomie się pomylić. Więc jakby to jest główna różnica, plus to, że mikrodawki spożywa się regularnie, czyli codziennie, co kilka dni przez jakiś okres czasu. A w przypadku klasycznych tripów to jest raz, najrzadziej to jest raz na 2 tygodnie zazwyczaj, kwestia tolerancji, a zaleca się raz na kilka miesięcy albo nawet dzisiaj. Najczęściej, tak? Bo powiedziałeś najrzadziej. Najczęściej raz na 2 tygodnie w standardową, tak? Dawkę. W sensie jeszcze może inaczej. Na 2 tygodnie. Po doświadczeniu psychodelicznym takim standardowym masz powiedzmy tolerancję, która trwa około 2 tygodni. A, okej. Okay. Mhm.
Jeśli ci bardzo zależy, żeby ponownie to odbyć, no to musisz te 2 tygodnie odczekać, ewentualnie tą dawkę jakoś bardzo zwiększać, ale to zasadniczo już trzeba pomyśleć, po co chcesz to aż tak bardzo przyspieszyć. A co w ogóle by się stało, co się dzieje w przypadku dużego przedawkowania, na przykład już standardowej dawki mówimy, i ktoś po prostu wziął dużo więcej grzybów czy LSD? Czego można się spodziewać? O, to jest jakby fajne pytanie, bo tak jak mówiłem wcześniej, fizjologicznie to jest w sumie obojętne dla organizmu. Nawet jak przedawkował Albert Hoffman przypadkowo pierwszy raz, to lekarz do niego przyjechał i stwierdził tylko rozszerzenie źrenic i podniesiony puls. Ale wiem, że jest udokumentowany przypadek z lat 70. albo 80., gdzie na imprezie w Los Angeles ludzie sobie posypali, myśleli, że posypują sobie koks, a posypali sobie LSD w proszku. Gdzie standardowa dawka to jest, taka tripa to jest 150 mikrogramów, czyli ileś tam milionowych grama, a oni tam posypali sobie tego na gramy. Czyli jakby przekroczyli tą dawkę kilka tysięcy krotnie. Efekt był taki, że zapadli w śpiączkę na jeden dzień, po czym kolejnego dnia jakby zostali wypisani ze szpitala bez żadnych skutków ubocznych. Okej, okay, nawet dla psychiki, to mega ciekawe. Tak, podejrzewam, że stracili przytomność dosyć szybko i dlatego jakby nic się nie wydarzyło w ich głowach, ale myślę, że gdyby utrzymali tą świadomość przy jakimś mega dużym przedawkowaniu, chociaż z tego co słyszałem, dochodzi się do jakiejś dawki, gdzie już powyżej są już takie efekty, że nawet się tego już nie pamięta. To już tak abstrakcyjne, że jakby jest taka czarna dziura po doświadczeniu i w sumie nic nie wiadomo, co się wydarzyło. A jakie dawki w mikro w LSD się stosuje? W LSD to jest pomiędzy 5 a 25 mikrogramów. Standardowo. Okej. Okay. No i czego możemy się spodziewać w ogóle? Jakby w jakim celu się stosuje w ogóle mikrodozowanie? To są jakby 3 grupy ludzi, którzy się za to biorą. Pierwszą to są osoby z zaburzeniami, czyli to są zazwyczaj zaburzenia depresyjne i lękowe. I tutaj ludzie biorą to po to, żeby odstawić leki, ponieważ nie chcą ich brać, ponieważ leki mają dużo skutków ubocznych, bądź ich działanie nie jest takie, jakie tym osobom pasuje, czyli najczęściej jest to, jak to mówią sami, że czują się jak zombie, odcięci od swoich emocji, mają poczucie, że tych problemów nie przepracowują, za kimi przyszli, tylko że one są przykryte. I jak odstawią te leki, to wszystko wróci, więc jakby nie widzą sensu, żeby w tym tkwić do końca życia. Więc te osoby chcą substancji, która pozwoli im przepracować rzeczy, które powodują ich zaburzenie, jednocześnie od tych emocji ich nie odcinając. I jakby do tego wykorzystują psychodeliki, ponieważ na mikro jest taki efekt, że masz takie jakby większe zdystansowanie do tych emocji i jednocześnie je odczuwając. Jakby tak jak mówiłem na początku, że na tym swoim pierwszym tripie widziałem te wszystkie swoje emocje, czułem je, ale nie byłem z nimi sklejony. Bo w momencie, kiedy ty czujesz, w momencie, kiedy jesteś smutny, inaczej patrzysz na świat niż w momencie, kiedy doświadczasz smutku. Kiedy doświadczasz smutku, to wiesz, że on jest, ale on za chwilę minie, jeśli nie będziesz go podtrzymywał w jakiś sposób. I za smutek wejdzie coś innego, potem coś innego, bądź ten smutek coś ci mówi. W momencie, kiedy jesteś smutny, to ty widzisz tylko i wyłącznie smutek, jesteś całkowicie niepochłonięty i wiesz, życie nie ma sensu, jestem do dupy, nic mi nie wyjdzie i w ogóle jest bez sensu, no nie? W momencie, kiedy odczuwasz smutek, doświadczasz smutku, zauważasz smutek, on jest jakby jakąś czymś, czego chwilowo doświadczasz, nad czym możesz pracować, bo nie jesteś tym. Dodatkowo te osoby też, więc jakby odczuwają zmniejszenie tych objawów. Aczkolwiek w przypadku depresji często się spotykam z tym, że mijają jakby te objawy psychologiczne, ale zostają niektóre efekty somatyczne. Czyli na przykład spięcie mięśni, na przykład jakieś bóle brzucha albo problemy ze snem. Tu pewnie trzeba już jakieś inne formy terapii zastosować. Do tego wyregulowanie nastroju, większa pewność siebie. Też miałem przypadek relacji, w sumie opisany na blogu od jednej czytelniczki, która miała fobię społeczną. Leczyła powiedzmy alkoholem, co jeszcze bardziej ją pogłębiało w tym jej złym stanie. I na mikrodozowaniu nagle się okazało, że jakby wyrażanie siebie, gdzie wcześniej była całkowicie w sobie zamknięta, tłumiła wszystkie w sobie swoje myśli i emocje, bo się bała innych ludzi. Nagle wyrażanie siebie, mówienie o swoich myślach stało się jakby dla niej całkowicie naturalne i swobodne. To jakby zawsze taka była, tylko coś wewnątrz ją blokowało. I ona też jakby w czasie tego dochodziła do tego, co ją blokowało i przepracowała sobie te rzeczy. Jakby to, więc to jest pierwsza grupa osób, czyli osoby z różnymi zaburzeniami, które jakby chcą się tych zaburzeń w cudzysłowie pozbyć. Jest kolejna grupa osób, czyli osoby powiedzmy zdrowe, czyli chcą to wykorzystać do lepszego funkcjonowania w swoim środowisku obecnym.
Czyli na przykład ktoś, kto pracuje kreatywnie, chce sobie zwiększyć kreatywność. Ktoś, kto jest sportowcem, chce jakby być bardziej, większa koncentracja, większa szybkość, szybszy refleks i tak dalej. Osoba, powiedzmy, taka całkowicie przeciętna, pracuje sobie gdzieś umysłowo w biurze i tak dalej, chce być jakby bardziej skupiona, bardziej zmotywowana, chce mieć jaśniejszą wizję tego, nad czym pracuje i po co nad tym pracuje, bo też trzeba pamiętać o tym, że psychodeliki działają jak, powiedzmy, amfetamina czy inne stymulanty, czyli że ty chcesz być skoncentrowany, więc ty czujesz się skoncentrowany, po czym masz potem zjazd. To działa bardziej w taki sposób, że ci to uświadamia, co sprawia, że jesteś rozbity w ciągu dnia. I nagle zaczynasz zauważać coraz, zauważasz, klikać po prostu na poziomie emocjonalnym, to, że ty się objadasz na noc, powoduje to, że źle śpisz, po czym wstajesz rano i czujesz się do bani. Albo to, że ty rano się budzisz i pierwsze co to odpalasz social media i nagle ten lęk, który ci to generuje, odczuwasz jakby o wiele mocniej. Więc jakby ta jasność tego, co na ciebie źle wpływa, pomaga ci te rzeczy zmieniać, przez to jakby te efekty są lepsze. Ale też przez to, że psychodeliki pomagają się do tych emocji zdystansować, to powiedzmy, jeśli nad czymś pracujesz, i pojawia się myśl, że to jest bez sensu, że i tak nie dasz sobie rady, że ktoś jest od ciebie lepszy, to te myśli są już na tyle intensywne, żeby ci tą pracę zakłócały. Więc jakby ty je odczuwasz z boku, akceptujesz je, że one są na danym etapie pracy, po czym jakby skupiasz się na pracy i one z biegiem czasu się też zmniejszają. No, nie? No bo już nie przerywasz tej pracy, nie idziesz, nie wiem, z kimś porozmawiać, nie wychodzisz z pracy, nie porzucasz projektu pod wpływem tych myśli, co jakby jeszcze generuje ich więcej, tylko jakby skupiasz się na tych swoich celach, idziesz jakby do przodu, osiągasz je i to ma też takie sprzężenie zwrotne, że czujesz się lepiej. Też większe docenienie chwili obecnej, kontaktu z naturą, no i też większa jasność swoich prawdziwych potrzeb, bo często ludzie po mikrodawkach mają, znaczy wchodzą, zaczynają w to wchodzić, ponieważ na przykład mają jakąś pracę, gdzie czują się wypaleni i chcą jakby ponownie ją polubić, po czym jakby biorą te mikrodawki i po jakimś czasie mówią, że jakby jeszcze bardziej im się nie chce tam chodzić, ale przez to jakby zaczynają widzieć przestrzeń na to, jakby, że co oni naprawdę chcą w swoim życiu robić, bo jakby całe życie szli z tą takim schematem, że robią to, co inni o nich wymagają i nagle odzyskują taką pewność siebie i świadomość tego, czego oni chcą i odwagę, żeby iść w tym kierunku. Jest też trzecia grupa osób, czyli osoby, które chcą wejść w pełne doświadczenie psychodeliczne, ale się boją, bo jeszcze nie mają warunków i chcą się z tą substancją oswoić. Czyli stosują mikrodawki, żeby zobaczyć, że psychodelik nie gryzie, że to jest po prostu zwykła substancja, którą się stosuje w jakimś tam konkretnym celu, to jest narzędzie, więc jakby oswajają się z nią na co dzień, korzystają z jej na co dzień, korzystają z jej efektów i na pewnym momencie dojrzewają do tego, że chcą wejść głębiej, wtedy sobie wchodzą w makrodawkę. I też dużo osób, żeby podtrzymać sobie te efekty, żeby wspomóc sobie ten cały proces terapeutyczny, stosuje mikrodawki po pełnym tripie. I też zauważyłem, jeśli chodzi o swoich klientów, że często jest tak, że ktoś, kto mikrodawkuje, nagle, jeszcze bez tego doświadczenia psychodelicznego pełnego, już mu pewne rzeczy klikają, które nie kliknęły mu przez tam kilkanaście lat wcześniej. Gdzie jakby byliście tego świadomi, że tak to działa, byli w innych terapiach i tak dalej i w sumie jakby spoko, ale jakby, no ja wiem, że tak to działa, no ale już to próbowałem i to nie działa, po czym nagle się, powiedzmy, po kilku tygodniach łączymy i nagle mówi, jest, w końcu jakby to mam, no nie? Że w końcu mu to zaczęło klikać. Nie wiem, czy ma to związek z neuroplastycznością, jaką to tworzy, czy ma to związek z większymi wglądami i jasnością, jeśli chodzi o emocje, jakie odczuwamy, ale w jakiś sposób to właśnie w taki sposób to działa. Mhm. A czego w ogóle możemy się spodziewać, jeżeli bierzemy mikrodawki? W sensie, no na pewno nie spodziewamy się tripa, tak? Ale słyszałem o tym, że na przykład jest większa wrażliwość na przykład na kolory, czy na dźwięki ogólnie jakaś tego typu, ewentualnie jakiś tam lepszy nastrój, czy jakie jeszcze inne efekty właśnie takie typowo odczuwalne? Mhm. Tutaj są jakby, tak jak mówiłem wcześniej, jakby to zależy od osoby, bo mówi się, że że mikrodawkowanie powinno być subpercepcyjne, czyli że teoretycznie nic nie czujesz. Ale są ludzie, którzy tak potrafią sobie tą dawkę wycyrklować, albo tak są na to podatni, że po prostu biorąc te mikrodawki, oni to czują już w momencie jakby wejścia tej substancji, czyli powiedzmy tam pół godziny w przypadku psylocybiny, dwie godziny w przypadku LSD. I faktycznie to jest takie poczucie na przykład spokoju, poczucie błogości, poczucie takiej pewności siebie, poczucie takiej przyjemnej koncentracji czy stymulacji, zwiększonej energii i tak dalej. Bo rzeczy typu wglądy czy lepsze pomysły, to one przychodzą jakby nie doraźnie, tylko z czasem, nie? Czyli powiedzmy tam w połowie dnia
pod koniec dnia, kolejnego dnia, w czasie snu i tak dalej. Masz ich po prostu więcej. A takie doraźne rzeczy to faktycznie jest to, o czym mówiłeś, czyli lepszy nastrój, wyregulowanie tego nastroju, lepsza koncentracja i tak dalej. Aczkolwiek tu jeszcze dodam, że jeśli ktoś, powiedzmy, nie czuje nic na początku, to jakby tam pomaga mu dostosować ten protokół tak, żeby można było to sprawdzić, czy po prostu da się to zrobić inaczej, ale jeśli nie czuje nic, to też jakby nie ma, to nie jest jakby jeszcze znak, że to nie działa, bo tak jak mówiłem, często jest tak, że po tych kilku tygodniach nagle coś zaczyna klikać, no nie? I od tego momentu są już te fajne efekty. No i właśnie, przechodząc do protokołów do stosowania w praktyce, jak wygląda mikrodozowanie w praktyce? Czyli to, bo tak jak mówiłeś, można stosować codziennie, można co kilka dni. Czy jest jakiś określony czas, na który należy na to przeznaczyć, nie wiem, kilka tygodni, potem robić przerwę, czy w zależności na przykład od naszych doświadczeń? Jak to wygląda właśnie w praktyce? Jest kilka protokołów i według mnie sam wybór protokołu nie ma takiego dużego znaczenia, jak to, żeby się go trzymać według zaleceń. Czyli powiedzmy, mamy protokół Fadimena, gdzie bierzesz raz na 3 dni i to ustalamy jakby z góry, że bierzesz to na 3 dni, raz na 3 dni, co przez 4 tygodnie, czyli przez miesiąc. I jeśli ktoś ma na przykład coś takiego, że ma pracę, gdzie się stresuje dużo, nie lubi rozmawiać z ludźmi i po mikrodawkowaniu przychodzi mu to łatwiej i nagle powiedzmy pomiędzy dawkami wypada mu dzień, gdzie musi zrobić prezentację albo wygłosić przemówienie i on stwierdza, że dorzuca sobie kolejną dawkę, to według mnie to jest błąd, bo zaczynasz sobie tworzyć takie przeświadczenie, że ty potrzebujesz tej mikrodawki po to, żeby funkcjonować dobrze. Od tego się, tak jak mówiliśmy, ciężko się uzależnić, ale można tworzyć taki, można sobie budować takie poczucie, że to nie jest twoja zasługa, tylko zasługa czegoś zewnętrznego, przez to jakby im dłużej będziesz w tym tkwił, tym bardziej twoja samoocena będzie się obniżała i twoje poczucie sprawczości będzie się zmniejszało, czyli de facto będziesz się czuł coraz gorzej z biegiem czasu, a nie coraz lepiej. Więc jeśli wchodzisz w jakiś protokół, to wchodzisz w niego na z góry określony czas i się go trzymasz. Po tym czasie, czyli powiedzmy, że 4 tygodniach czy tam 6, robisz sobie 2 tygodnie przerwy na przykład. I w tym momencie sobie podsumowujesz, co się wydarzyło przez poprzednie 6 tygodni, czy tam 4 tygodnie, co ci to dało, czy chcesz coś zmienić, czy chcesz zmienić intencję, czy chcesz zmienić protokół, czy chcesz zmienić substancję, dawkę i tak dalej. Jak to możesz sobie skalibrować na nowo, po czym jeśli masz taką potrzebę, to wchodzisz ponownie w kolejny protokół, czy tam w ten sam protokół na kolejny okres czasu, czyli cykl. No i to się powtarza tam tyle, ile dana osoba potrzebuje. W międzyczasie oczywiście niektórzy stosują pełne tripy, niektórzy jakby rezygnują, wchodzą tylko na mikrodawki na okres jesienno-zimowy, a w lecie jakby nie korzystają i tak dalej, więc to jest kwestia indywidualna. No ale jakby kwestia tego, żeby trzymać się tego po prostu przez górę określony czas, z dużą samodyscypliną i podsumowywać sobie to raz na te kilka tygodni, żeby wiedzieć, gdzie stoimy. Bo tutaj też, no, tak jak mówiłeś, są różne protokoły, ale też w kontekście takiego biohackingu znany jest dosyć protokół Paula Stametsa, związany też ze stosowaniem Lion's Mane, czyli takiego grzybu, powiedzmy, wspierających też funkcje kognitywne. Może znasz ten protokół, czy odniósłbyś się do niego w jakiś sposób? Tak, znam go. Jest jednym z najpopularniejszych i on polega na tym, że stosuje się mikrodawkę przez 4 albo nawet 5 dni pod rząd, po czym są 2 tygodnie przerwy i oprócz tego dodaje się do tego niacynę i Lion's Mane, czyli soplówkę jeżowatą. Bo w sumie jeśli chodzi o efekty, też nie mówiłem, bo w COVID-zie to jakby dosyć wyraźnie było widoczne, że psychodeliki, w sensie mikrodawki, zbijały u dużej ilości osób mgłę mózgową. I z tego co wiem, to Lion's Mane działa podobnie, czyli zmniejsza tego brain foga. Więc jakby założeniem tego protokołu Paula Stametsa było to, żeby połączyć te wszystkie trzy substancje, tak aby efekt ich synergiczny był jeszcze większy niż każdej z osobna. W przypadku niacyny trzeba tylko uważać na efekt flash, który objawia się tym, że twarz robi się czerwona bodajże na 2 godziny czy tam godzinę i chyba swędzi to wszystko. Aczkolwiek z tego co wiem, to ludziom, którym to nie przeszkadza logistycznie, czyli jakby nie wychodzą wtedy do ludzi albo ci ludzie to akceptują, to wiem, że jakby to nie jest w ogóle przeszkadzające w niczym i się do tego można przyzwyczaić, a efekty są jeszcze lepsze. Jasne, rozumiem, że tutaj są różne protokoły, stosowanie różne, więc no i efekty myślę, że w większości omówiliśmy. Czy jest może coś od Ciebie, co chciałbyś jeszcze przekazać na temat właśnie czy terapii, czy psychodelików, czy być może jakichś innych rzeczy? Tak, chciałem przekazać to, że jeśli ktoś wchodzi w ten temat, to musi być świadomy tego, że to wciąż jest terapia eksperymentalna, w sensie te badania są, ale są jakby te badania potwierdzają skuteczność psychodelików, ale dopóki powiedzmy nie będzie ten taki ostatniego przyklepania, czyli że to wchodzi legalnie,
to wciąż jakby trzeba mieć świadomość tego, że każdy robi to na własne ryzyko. Jakby nikt wam nie, jakby nie może, to, że coś ci się stanie, w cudzysłowie coś ci się stanie, czy nie będą takie efekty, jakbyś chciał, albo po doświadczeniu będziesz czuł się chwilowo gorzej, jakby no, nie powołasz się na to, że w internecie były badania opublikowane, że to działa, nie? No, jednak trzeba wejść w to z pewną akceptacją tego, że wchodzisz w temat, że ryzykujesz, po to, aby jakiś zysk z tego wyciągnąć, czyli jakby być może trzeba sobie ocenić, czy jesteś gotowy, żeby ponieść to ryzyko i jakby wziąć to ewentualnie później na klatę. Świetne podsumowanie, super, zdecydowanie tutaj to zdecydowanie trzeba zaakceptować. No i na koniec taka skrócona wersja pytań, ale czy ty może masz jakieś praktyki takie może poza też niezwiązane ze środkami, które dbają o twoje zdrowie, nie wiem, na przykład regularny rytm dobowy, czy być może medytacja, czy jakieś inne rzeczy, które dały tobie też efekty takie zdrowotne, czy pod względem koncentracji, samopoczucia, czy być może inne? Tak, mam tego całkiem sporo. Gdzieś tam biohackingiem się interesuję od jakiegoś czasu. I dla mnie jakby takim game changerem jest na pewno intermittent fasting, czyli post przerywany. Na przykład w tym momencie jestem dopiero przed obiadem i czuję się świetnie. To jest godzina 13. Tak, pomimo tego, że trening zrobiłem tam 2-3 godziny temu. Jakby czuję się taki mega skupiony, pobudzony, czujny i to jest świetne. Jakby zjem za chwilę posiłek i już wiem, że mój prime time się powoli będzie kończył. No nie? Oczywiście będę tam w jakimś stanie funkcjonował, ale to już nie będzie tak fajnie jak teraz. Tak samo dużo śpię i regularnie śpię. Czyli jeśli mam taką możliwość, to kładę się tam godzina 22 około, zaczynam medytować i budzę się około 6, czyli to jest prawie 8 godzin snu. I jakby zauważyłem, jakby to między innymi na mikrodawkowaniu tego doświadczyłem, jak słaba noc wpływa później na cały mój dzień. Czyli po słabej nocy ja dosłownie czuję masę jakichś takich negatywnych myśli, kompletnie jakby oderwanych od rzeczywistości, które są jakby wygenerowane tylko przez to, że jestem niewyspany. I w momencie, kiedy bym nie był jakby odklejony od tych myśli, tylko nie byłbym ich tak mega świadomy, to faktycznie bywało tak, że zastanawiałem się, czy ja coś robię ze swoim życiem nie tak, albo czy ja coś dzisiaj nie zrobiłem nie tak, a kwestia była tylko i wyłącznie tego, że się nie wyspałem. Więc dbam o sen mega, znaczy bardzo dbam o sen, mierzę go sobie, więc jakby wiem mniej więcej, jak to powinno być. No i też medytacja. U mnie to jest głównie medytacja przed snem, pozwala mi to całkowicie wyczyścić umysł, a wystarczy mi dosłownie 15 minut. I tutaj taki protip ode mnie, jeśli chodzi o medytację, wiem, że dużo osób się od niej odbija, bo według mnie ma za duże oczekiwania, czyli wchodzi w ten stan medytacji i mówi sobie, że muszę oczyścić umysł, muszę jakby unieść się tam ponad siebie, muszę dostać oświecenia. A to nie masz wpływu, dlatego długoterminowo to nie działa. Ale ja polecam sobie robić to w taki sposób, że medytacja to po prostu siadasz sobie na ziemi w dowolnej pozycji, wieczorem odpalasz sobie timer na przykład na 12 minut, 15 i sobie liczysz oddechy, w sensie albo jakąś mantrę sobie mówisz sam do siebie. I twoim celem jest tylko przez te 15-12 minut robić to, bez względu na to, co się będzie działo w głowie. Na to masz wpływ, żeby wysiedzieć, żeby to liczyć, przez co ci się stworzy takie poczucie sprawczości i będzie ci łatwiej utrzymać ten nawyk długoterminowo i zaczniesz jakby doświadczać też efektów medytacji, przez co jeszcze łatwiej będzie ci ją utrzymać. To 100% polecam, dokładnie, bo też oczekiwanie jakby wyciszenia umysłu, czy w ogóle jakichś tam stanów od razu i w ogóle też w sumie efektów bardzo doraźnych, no to jest często na pewno problem. I też jakby nie łączy się do końca z naszą taką kulturą szybkich oczekiwań, niestety. Tak. Okej, okay, super, dziękuję ci bardzo. Bardzo fajna rozmowa, naprawdę myślę, że podstawy na temat psychodelików wyczerpaliśmy. Także też jestem ciekaw, jakie będą komentarze, być może jakieś doświadczenia osób słuchających. Zapraszamy na twoją stronę terapianowoczesna.pl. Zapraszamy też na konsultacje, bo rozumiem, że na konsultacje przyjmujesz. Tak. Zapraszamy też na twojego Instagrama, bo to jest chyba to główne medium, którym się posługujesz pod względem social mediów. Mm-hmm, tak, jest jakby najbardziej intuicyjne i najłatwiejsze. Często wrzucam jakieś stories pod wpływem chwili, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Super. Dziękuję w takim razie bardzo. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Dzięki, cześć.